Dzień dobry, moi drodzy, witam się w kolejnej części naszego warsztatu na Album Królewski. Witam się z Wami bardzo serdecznie, z tej strony Aśka. Słuchajcie, i ciśniemy z naszym albumem. Jesteśmy już prawie przy finiszu, jeśli chodzi o strony oczywiście. Potem sobie tylko uzupełnimy, ozdobimy i to będzie koniec. Dziękuję, że jesteście, kochani, tradycyjnie. Cieszę się ogromnie, że tworzycie ten kanał. To jest wielka radość, powtarzam to za każdym razem, ale ja naprawdę bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę i z całego serducha Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Jeszcze dodatkowo, kochani, cieszę się, że jesteście ze mną, że jeszcze dodatkowo jakby wspieracie moje działania YouTube'owe, dzięki którym mogę jeszcze bardziej się rozwijać. I jak pewnie też zauważyliście, tych filmów jest dużo, dużo więcej niż było, chociażby w ubiegłym roku. Ja ogromnie mnie to raduje i mam nadzieję, że to nie koniec, że dopiero się rozkręcamy i że będziecie się świetnie tutaj bawić. Raz jeszcze dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał na YouTube z obydwu tych paneli wspierających. Moi drodzy, no i co? Przechodzimy już do ostatniej części. Ja sobie tutaj wyjmę tylko kartę stronę. Przed chwileczką szukałam papieru i mi się gdzieś przewinęło, a teraz nie umiem jej znaleźć. Ale to chyba jest taka norma, nie? Okej, dobra. Mam opisówkę, więc... Dobra. To powinna być pierwsza, a ja ją wsunęłam tu jako ostatnią. No mniejsza z tym. Mamy ostatnią stronę, słuchajcie, albumową. Tutaj będzie kieszeń i będą takie jakby klapki, ale... ja sobie tak gdzieś w głowie to, no nie wiem jak to wyjdzie potem już tutaj finalnie, wymyśliłam, że jakby będzie klapeczka. I będą dwie maty takie 10x15, które będą się jakby zamykać w tym kierunku, chociaż teraz się zastanawiam, czy lepiej, żeby nie zamykały się w tym kierunku, bo wy wiecie, że ja tak nie za bardzo przepadam, kiedy otwiera się na sąsiednią stronę, natomiast ja chciałam takie napisy przyczepić, żeby była kieszeń i żeby te napisy wychodziły za kieszonkę. Ja już sobie wybrałam tu ten arkusz, chcę go jakoś tak wkomponować tutaj, żeby kieszeń gdzieś tak była w tym miejscu i to tu ładnie wychodziło w górę. Już mówię, zobaczcie, tu są takie fajowskie napisy. I pomyślałam sobie, że one fajnie mogłyby tak wychodzić, wiecie, z tych kart, podkleić je czymś... Sięgaj gwiazd i rozwiń skrzydła, więc myślę, że te dwa motta tu by się znalazły, bo one tak fajnie, żyj każdą chwilą, albo sięgaj gwiazd, żyj każdą chwilą, wiecie, taki, żeby jak mamy ten mata będzie, to żeby one tak wychodziły w tym kierunku, tak fajnie się otwierało za nim. Zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie, ja... pomysł jest, zobaczymy, jak będzie z realizacją. Także nie zwlekając, zaczynamy. Ja tutaj ciachnę sobie wzdłuż, to jest arkusz numer 4 i ciachnę go sobie na te nasze 19,6. Czyli tutaj. Ale mi tutaj, słuchajcie, szarpie tą... Ja mam herbatkę zrobioną, chyba sobie odstawię na parapet. Bardzo polecam Wam serdecznie, słuchajcie, Zielnik, DOS. To są taka sieć aptek, tak mówię, dobrze, aptek. I tam jest, czekajcie, herbata zimowa i one mają różne, chyba tam pomarańcza z czymś, bardzo, no przepyszne są, polecam. Jeżeli ktoś lubi takie herbatki zimowe, serdecznie polecam. No i zobaczcie, ja sobie teraz przykładam tutaj ten nasz arkusik. No i zdecydowanie chciałabym to nieco podnieść do góry. No, troszeczkę tutaj zmarnuję papieru, bo wiecie, tu odetnę, mogłabym tu jeszcze coś, ale spokojnie tu wystarczy, więc nie ma problemu. Ja chciała, chodziło mi o to, że ta kieszeń, żeby kieszeń kończyła mi się tutaj w tym miejscu, czyli tu, jak jest koniec tego wzoru. Z pewnością tu będzie jeszcze jakoś dziurkacz ozdobny, no chyba, żebym to tak bardzo przesunęła w górę i ciachnęła to z obydwu stron. Nie, bo nie mogę mieć takiej wysokiej kieszeni. Dobra, popłynęłam, słuchajcie. Dobra. No, dobra, dobra, zupa z bobra. Powtarzam się tutaj. Docinamy z jednej i docinamy z drugiej strony. Takie paseczki. Ja teraz tu generuję ścinki. No, przepraszam bardzo, ale czasem taki wzór jest... No, dla mnie ta strona jest bardzo trudna, jeśli chodzi o album, więc tak chcę ją wykorzystać w taki sposób, żeby jak najfajniej wyglądała.
ale tutaj na 9×13 nam wystarczy na matę, więc super, będzie ok. No i teraz spójrzcie, ja sobie tutaj tak doplanuję, dopasuję ten element i ta kieszeń w tym miejscu będzie się kończyła, czyli jakby te ładne ozdoby będą wysuwały się nam do góry. Pierwsze, co muszę teraz zrobić, to dziabnąć sobie tą kieszonkę. Teraz zobaczymy, czy coś mi tu wystarczy z tych ścinków, które mam, ale... Znaczy, wiecie co, no nie wiem jak wy, bo ja tu spokojnie te kawalątka, które mi tu zostały, sobie zahaczę, więc chyba wykorzystam, bo szkoda mi tego papieru. Natomiast ten. Więc pierwsze, co robię, to przedziurkuję sobie ten papier tutaj moim ozdobnym dziurkaczem. Tak jak już wspominałam, jeżeli ktoś z dziurkaczy nie korzysta, słuchajcie, można ozdobić nożyczkami, można zostawić ładnie, prosty, wykończony brzeg. Jak nie macie na przykład dziurkaczy i wykańczacie na prosto, możecie troszeczkę podbić papierem lustrzanym i dopiero potem nałożyć, wiecie, papier skrapowy, ładnie się to będzie podbijało, więc zawsze jakieś tam wyjścia się znajdą. No i spójrzcie, ja teraz muszę to przyłożyć to w taki sposób, żeby tu mniej więcej tak to wyszło. Czyli ja zrobię to tak, że na tych tutaj dziureczkach będzie koniec, żeby tu jeszcze fajnie było widać ten, tu do końca ten wzór. O. I w tym miejscu będę bigowała, w którym sobie zaznaczyłam. Czyli tutaj idzie moja kieszeń. Jakiś tam ścinek dopasujemy teraz do tego. O, tutaj nie chowam jeszcze z poprzedniego nagrywania. No i mamy ciach. Tutaj jeszcze taki gdzieś centymetr sobie dokładam zawsze, żeby zamknąć kieszenie, czyli to nasze skrzydełko. Teraz ważne jest, żeby sobie przyłożyć, przynajmniej w moim wypadku, i zaznaczyć, w którym miejscu najlepiej bigować, żeby to tak mniej więcej porówno mi wyszło, bo mam to tak troszkę na styk, więc... Ale wiecie co, nie jest to jeszcze tak tragicznie. Spokojnie da radę to ładnie zagiąć. Zobaczcie, wcale, no jest to niewielkie, bo to nie ma centymetra, ale bez problemu zagniemy. Tym bardziej, że tutaj nie chciałam przestrzennej kieszeni, więc dociskam do krawędzi tutaj do końca. No i z tej strony, o, tu, zobaczcie, przejeżdżamy sobie. No i mamy kieszeń zamkniętą. No jest to takie, wiecie, ciasnawe. Jak to przykleimy do karty, to już nie będzie miało znaczenia, bo będzie przymocowane, więc nic się tam nie będzie z tym działo. Natomiast no teraz tutaj trzeba trochę się pogłówkować. Znaczy może nie pogłówkować, ale przyłożyć do tego, żeby to fajnie tu zakleić. Ścinamy pod kątem. Jedna, druga. O, zobaczcie, mamy ładnie tutaj przegięte to. No i ja już w tym momencie mogę sobie tą kopertkę zakleić, bo tu zaraz sobie dobiorę jakiś tam ścinek, więc będzie ok. Uwielbiam kombinować, słuchajcie, w albumach. Bardzo lubię proste rozwiązania, takie nieprzekombinowane, wiecie, jakieś tam, nie wiem, cuda, niewidy, ale lubię proste rozwiązania, które są, jak to się mówi, no takie użytkowe, czyli gdzieś tam najbardziej są wyróżnione te nasze zdjęcia w albumie. Aczkolwiek wiecie, no każdy ma swoje ulubione sposoby i gusta, więc ja tu nie. Jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje, każdy robi jak lubi. Jest kieszeń, ona w spokojności tutaj wystarczy, żeby sobie tam powsuwać coś do środka. Tutaj... No nie, no nie chciałabym to tego, żeby mi się to zlało, bo tutaj też jest taki element. No może inaczej, najpierw zróbmy sobie jeszcze te karty. Tutaj nie mamy 10, więc z tego nie wykorzystam. Tu mamy jeszcze jakiś większy kawałek. No prawdopodobnie... dobra. Chodźcie, ja sobie zerknę, ile on ma. Dobrze. My będziemy te kieszonki, te klapki zakładać tak i tak, więc musimy dociąć sobie, może inaczej, ja sobie zrobię najpierw taki paseczek o szerokości 10,5 cm. Zobaczcie, już ścinek jest wykorzystany. Tu mam jakieś, a to jest 9,5. Dobra, przeżyję to. Ciachnę tutaj 10,5.
nowego. Mamy dwa te nasze jakby, no wiecie, tematy. I tu wejdzie zdjęcie 10 na 15, czyli tu z tej strony muszę teraz na szerokość 15,5 cm zaznaczyć sobie do bikowania. O. Mamy 15,5 i to, co musimy teraz znowu zrobić, to przebigować sobie te nasze karty maty, ale musimy zrobić je z dystansem, bo tu jest kieszeń. Jak tam powkładacie troszkę różnych rzeczy, to się to napuszy i lepiej, żeby te lepiej, żeby te maty po prostu miały taki dystansik, żeby one się nie przegniatały. Więc w tym miejscu, w którym ja mam zaznaczone, sobie biguję i przeskakuję o jedno. Spokojnie o jedno tu starczy, bo ta kieszonka nasza nie jest przestrzenna, więc aż tyle tam nie napchamy wszystkiego. No chyba, że ktoś bardzo się uprze. No i druga to samo, na 15,5 i znów przeskakujemy w prawo i robimy sobie dystansik. No i teraz każda z tych, ja nie chcę takich dużych tutaj tych, wiecie, mi to jest niepotrzebne, niepotrzebne obciążanie albumu. Ja sobie skracam po prostu na takie cieńsze. Jeżeli ktoś nie lubi, słuchajcie, może takie długie sobie podklejać. To jest tylko i wyłącznie moja indywidualna taka, widzimy się. Nie. Dla mnie to jest takie, wiecie, podbijanie niepotrzebne, pogrubianie sobie obciążenie albumu. No i skrzydełko i teraz dystans mamy. Czyli mamy, słuchajcie, zobaczcie, dwie takie maty, które mają takie dystansiki tutaj, czyli nie są płaskie całkiem, tylko mają troszeczkę tu zapasu, żeby można było pod tą klapkę tutaj coś sobie powsuwać. I teraz spójrzcie tylko na to. Jeden mocujemy sobie tu, ja tak sobie to myślałam, że jeden będzie tu, a ten drugi będzie tu. On nam będzie zasłaniać. Ale teraz się zastanawiam, czy by nie zrobić ich tak, żeby one zasłoniły tą kieszeń, żeby tam ta kieszeń taką niespodzianką trochę była, jak się otworzy. O, tak, widzicie? Coś w tym stylu. Tylko tu trzeba teraz wziąć pod uwagę, że mamy kieszeń, więc troszeczkę nam się wysunie to, bo on nie dopasuje nam się do tu papieru, tylko do tej lekko wysuniętej kieszeni. Dlatego ja tutaj nie będę ścinała tych, wiecie, no, jak to się mówi, rany boskie, słów mi dzisiaj brakuje. Nie będę rozcinała na skos tych skrzydełek, bo one ładnie będą, nie będzie tu takie to skoś, nie będę musiała myśleć o tym, żeby nie ścinać tak, wiecie, do samego końca, bo jak ja to potem wysunę, to to będzie widoczne takie ścięcie ostre. Kurczę, nie wiem, czy dobrze się tłumaczę, bo chyba już jestem jakaś, słuchajcie, ja już jestem przewarsztatowana. Bo nie dość, że nagrywam jeszcze warsztat ten nasz online przytulne święta, to jeszcze tutaj, to jeszcze ze wspierającymi dwa albumy, więc słuchajcie, jest tego sporo. Ja już czasem gdzieś tam się gubię. Widzicie to? On się jakby dopasowuje tutaj, to widać fajnie, dopasowuje się tutaj do tej naszej kieszeni, a tu jest troszeczkę więcej przerwy. No i to musimy zaakceptować, że tutaj właśnie z tej strony nie będzie nam to tak pięknie, wiecie, dolegało, przylegało do samego końca. Bo ten nasz, ta nasza mata, ona się tutaj dostosuje do tej wyżej, dalej wysuniętej, najdalej wysuniętego elementu. Ale jak my sobie to teraz, zobaczcie, nastroszymy, widzicie to? Fajnie tutaj jest dystansik i ładnie nam będzie się tam pod tą kopertą wszystko trzymało. Więc mamy taki, o, taki oto dingsik. Otwieramy. Tu niespodzianka. Można by było zrobić to z góry i z dołu, tak jak mówiłam, że nie lubię, nie do końca lubię, jak się otwiera na inną kartę, ale to tak fajnie, to jest taka niespodzianka, że się otwiera i jeszcze jest kieszonka. A jakbym zrobiła tak, byłoby widać? Też by nie było widać, bo byśmy to też zasłonili. Nie, dobra, nie będę tego odrywała, zostawię tak, jak jest. Będzie się otwierało w prawo i w lewo i też jest super. No i to jeszcze jedną rzecz, którą muszę zrobić, to przymocować sobie tutaj magnes, żeby on też troszeczkę trzymał. Zastanawiam się, czy tu, czy na kieszonkę. Myślę sobie, że na kieszonce starczy jeden. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, przyklejam tu. Jak już go przykleję, to sprawdzę, czy to wystarczy. Patrzę, czy mi w ogóle telefon nagrywa, ale żeby było. Tam się chyba, słuchajcie, załamała.
Nieraz się tak zdarzyło. Odwracam. Pęknięty. A to prosiaczek, słuchajcie. No zdarza się. To są tylko magnesy. I tutaj kropeleczka. No i teraz wiecie, co robimy. Czyli tu musimy ten dystansik ładnie sobie zachować. I tu dociskamy. I odbiło nam się ładnie. I tym klejem tutaj. Pach. 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 I zaraz zobaczymy. Zastanawiam się po prostu, czy tutaj też przyklejać, czy już zostawić i tylko z jednej strony. Teoretycznie nie odchodzi. A tutaj będzie fajnie trzymać, bo to tylko, wiecie, zależy mi na tym, żeby on się nie otwierał ani w jedną, ani w drugą stronę, więc myślę sobie, że tak nawet to zostanie i wystarczy. No i teraz co? Teraz musimy sobie tutaj pogrzebać w tych naszych przydasiach i tych ścineczkach różnych i wykombinować coś do oklejania kart. Ja tak odsunęłam sobie to dzisiaj daleko, to krzesło już zostawiam. Zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo różnych ścineczków. Możemy tu coś pokombinować. Tu nam nie wejdzie, tu będzie takie na 9 na 13. No tutaj ładnie ten paw wygląda, bo tak akurat jest tutaj, zobaczcie, w poziomie. I ta by pasowała, i nie wiem, czy dwie by wystarczyło, ale zaraz zobaczymy. No, dwie by nam tu wystarczyły. Dwie by wystarczyły. Sobie tu pooglądamy, co my tu jeszcze mamy, ale przydałoby się na dole coś do kontrastu. Nie mam już tu takich ścinków zbyt długich. Tu jest ten z okładki. Troszkę mi szkoda tego, bo on jest taki fajnie wymiarowy. Wiecie, taki duży. No ale całkiem ładnie. Kwiaty by tutaj nie pasowały, absolutnie. Co to są, słuchajcie, za problem? No to też jest ładne tu. Kurczaczek, tylko tu jest kawałek ogona pawiego, więc to może nie do końca. Nie, no tego pawika chyba zrobię faktycznie tutaj u góry. Będę tam jeszcze potem kombinować. Ewentualnie czymś to ozdobimy. Dobra, dobra. Nie, no ten to już w ogóle, bo jest taki duży, to mi szkoda go tutaj pociąć na taką wąską kieszeń. Ten zostawiam. Tu mamy ścinki, tu mamy ścinki. To będziemy wykorzystywać. Znowu zapomniałam, który to był. Ten? Ten chyba. I tak gęsto myślę nad tym, żeby tutaj ładnie tak... O. Się troszeczkę odróżniało, nie? Żeby one nie były. No tak zrobię. No. Nie do się inaczej, słuchajcie, bo to mi ładnie pasuje. Tak więc tu sobie przytnę. Może inaczej. Zobaczcie, sobie przyłożę tutaj, ile obciąć. Może to przyłożymy. To też jest granat, więc jakoś mnie to tutaj nie zbawi. Że docinamy to do tego miejsca. No, wiecie, potem na tych ciemnych papierach naprawdę ciężko widać. Okej, dobra. Był też taki jakiś. No i tu zdecydowanie troszeczkę też trzeba go odciąć. Niewiele, ale coś tak. Zdejmujemy sobie tu już, słuchajcie, błonkę. No i możemy nałożyć.
Bo tu się ładnie ten granat nam podbije, nie będzie to takie, wiecie, ciemne bardzo. Tu mi trochę chyba, widzicie, dziurkacz uciekł, bo mi się zrobiła taka większa przestrzeń tutaj. No tak to czasem bywa z dziurkaczami, a ja też jestem taki raptus, wiecie, szybko, szybko tutaj inspiracja, tu coś tam i tak to potem wygląda. Mamy 15,5 na 10,5, więc ja tu sobie docinam tak, 15,3, a tutaj sobie docinam, słuchajcie, też 15,3 na 10,3. Gdzie tu teraz ciapnąć, żeby, wiecie, 10,3. No i gdzież ja to mam? Tu sobie oklejamy jedną kartę. No jak już jedną od góry oklejam, to tą drugą też oklejam. Zastanawiam się, jak to teraz zrobić. Jak to przyjdzie tu, to może zrobię go tutaj. Będzie drugi. Ciekawe, ja dzisiaj jakoś albo źle tnę, albo krzywo patrzę. Coś mi dzisiaj nie siedzi. Ja też jestem praworęczna. Jak ja potem jakoś tak mam na odwrót, to też ciężko to. O, teraz widzicie? No, miałam po prostu źle obrócone. No i tutaj pawika. Nie wiem, co tu, słuchajcie, było. Może ten trymer mi coś już, wiecie, zawala, bo widzę, że o, mam, na pewno miałam dobrze przyłożone. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj fajnie naszą kieszonkę, a jak zamkniemy, to mamy jeszcze maty i ktoś sobie, wiecie, otwiera, a tu kieszonka. No i tu już mogę sobie od razu do kolejnej strony przykleić. Taki był mój pomysł na tę stronę. Ja myślę, że jak teraz zaczniemy już powolutku, bo tu już będziemy kończyć, więc wiadomo, zaczniemy sobie ozdabiać, to albo niech, wiecie, nabierze rumieńców. Jeszcze będzie jedna część na takie uzupełnianie, czyli wiecie, gdzieś tam maty, karty, oklejanie takich resztek, a potem będziemy sobie uzupełniali. Otwieramy go w ten sposób, więc tutaj doklejam. Góra, dół. Jest ok. Otwieramy sobie. Dociskamy z wszystkich stron. Musi fajnie, wiecie, siedzieć. No i mamy, słuchajcie, kolejną naszą stronę. Tak właściwie to już ostatnia karta, jest 10, więc zobaczcie, zaraz będziemy sobie to wszystko tu uzupełniać, oklejać. No, tu jest nasza pierwsza z otwieranymi matami. Tu jest nasza druga z taką książeczką w górę i wysoką kieszenią, tam włożymy sobie matę. Tu jest nasza kolejna z wodospadem. Tu jest nasza z takim belly bandem, który ma kieszeń. Tu jest kolejna z otwarciem w dół i jeszcze z dwoma matami w górę. Tu jest z wyciągnięciem wzoru. Tu mamy bliźniacze, które też będziemy sobie ozdabiali. Tu mamy te karty maty otwierane w górę i tu jeszcze mamy jedną klapkę pod spodem. A tutaj mamy otwierane maty w bok i pod nimi kieszeń. I ja tutaj, wiecie, że to mam nadzieję nie zapomnieć o tym. Nie wiem, czy zaraz tego nie przykleję, żeby się nie uciekło z głowy.
Wiecie, jak to bywa, że jak się człowiek od razu nie zrobi, to potem się zapomni o tym. Chyba, że zrobię ten napis tylko z jednej. Takie chatki ja sobie tutaj zaraz, słuchajcie, wezmę. Pilniczkiem spiłuję. Takim normalnym do paznokci. Widzicie? I ja chciałam, żeby on tak ładnie się tu... A, tu jest, widzicie, ten nasz magnes i tu jeszcze to. Tak sobie to wyobrażałam, że sobie tak to tu przykleić. No fajnie by było przykleić zdjęcie i wiecie, na to dopiero napis, ale może faktycznie... Zobaczcie. Tu sobie tu wygładzimy. Wiecie co, ja wiem, że na pewno to tu będzie, więc ja tak tymczasowo sobie go tu złapię. Może nie będę jakoś mocno kleiła, ale... Tu. Żeby nie zapomnieć o nim, że on tutaj ma być. A ja chciałam sięgać gwiazd, czy ten drugi? Nie, sięgaj gwiazd, dobrze. I tak to zostawię, żeby nie zapomnieć po prostu o tym, że chciałam tutaj ten napis, bo ja naprawdę, jak nie zrobię od razu, to mi to potem ucieknie z głowy i będę to kombinowała. Jak to wyschnie, to wiecie, fajnie się też będzie za to podnosiło do góry. Tam też myślałam, ale to widzę, że teraz tutaj to zostawię, albo zrobię jakiś taki... Aha, nie ma, bo tu jakby był, wiecie, taki na przykład taki dings element, który ma jeszcze napis, to można by było właśnie z nim coś pokombinować, albo to ładne. Teraz wszystkie powypycham i... Kurczę, no wiecie, fajne, to jest, będę kombinować. Na razie sobie tam to zostawię. No i w sumie tak naprawdę to... W sumie strona skończona, kolejna. Słuchajcie, proste rozwiązania, bo tak jak mówiłam, ja nie chciałam, żeby to był bardzo skomplikowany album. Chciałam pokazać, że naprawdę proste rozwiązania, naprawdę potrafią mieć swój urok i sprawić, że album pięknie wygląda. A teraz właśnie tak spoglądam tutaj na te klapki i te pawie oczka dwa. Coś wymyślimy, słuchajcie, na pewno. Także co? Kolejna strona gotowa. Ja sobie tutaj już wszystkie te ścineczki tak zbieram ze sobą. Będę kombinować, czy... Ojejku. Mi się trochę taśma rozwinęła. Będziemy kombinować, jak to już wiecie, poużywać, jak to wszystko wykorzystywać. A tymczasem dziękuję za kolejną stronę. Poszła naprawdę szybciutko. Zresztą ta poprzednia też całkiem szybko poszła, choć była taka dosyć... Może nie, że skomplikowana, no ale było co robić. Ale albumik mi się bardzo podoba. Słuchajcie, rośnie w oczach, więc jak teraz sobie go pouzupełniamy, podekorujemy, będzie piękny. Ja dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, kochani. Życzę Wam przyjemnego wieczoru, cudownego weekendu, bo pewnie ten film tak poleci jakoś. Wiecie, nagrywam do przodu, więc nie zawsze tak jestem w stanie to wszystko ogarnąć, ale już wkrótce skrapmas, kochani, więc bardzo się cieszę, że spędzimy ten czas bardzo twórczo, praktycznie codziennie przez cały miesiąc, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mnie dość. Zapraszam serdecznie raz jeszcze do dołączenia do skrapmasowej grupy. Linki znajdziecie pod filmem. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że tworzycie razem ze mną ten albumik i inne projekty. No i co? Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Pa, pa, moi drodzy.